Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 18 października, niedziela. Jest, jak widać. Piękne widoki. 18 października, gdzieś około godziny 9. To jest Anglia tutaj, Cornwall. Jak widać, nic się nie dzieje. To co pokazują w telewizjach, całą tą iluzję tego wszystkiego tutaj, tam znaczy się, tu jest rzeczywistość. Tego tutaj nie ma i tego tutaj nie zobaczymy. No właśnie. Tam jest Bristol. Gdzieś tam. Tam jest Islandia. Gdzieś tam na pewno. A tam jest Ameryka. To jest tutaj, to co widzicie, jest Ocean Atlantycki. Atlantyk. I tam jak się idzie gdzieś jakieś, nie wiem, dwie godziny, półtorej, tam już jest Endsland. Czyli ostatni taki wysunięty ten cypel. Końcówka w zasadzie Wielkiej Brytanii. Prosto tam na Amerykę to jest. Zobaczcie jakie to morze jest niebieskie. W zależności jakie słońce świeci, tak to w ogóle widać tutaj. Czyli jak tam jest Bristol, to tam jest już nord. Północ, tam do góry jeszcze się to ciągnie. Prawdopodobnie jak Islandia, to będzie tam. Okej, zobaczmy jeszcze jak to widać. Jak to widać. Tutaj ten horyzont. No akurat dzisiaj jest, nie ma tych takich fali, tych wielkich. No można powiedzieć, że to już jest bezkres. Pomyślcie, że to jest 70-80%. A tu ludzie żyją na lądzie, tylko to jest 20-30%. Jak to jest w ogóle niezbadane, jak to jest... Tajemnicze wszystko. No tu już będą w zasadzie głębiny. To morze ma wiele odcieni, w zasadzie przy chmurach. Wczoraj to no było takie czarne. Widać, że to już jest głębokie takie, woda bardzo czysta, krystaliczna. Można było zauważyć jedną tam fokę, czyli są tutaj foki. A propos tępienia fok, chciałem się właśnie tutaj do tego odnieść. Są to właśnie organizacje, które walczą z tym, że one są tam po prostu brutalnie ubijane. Link do tego tu apelu znajdziecie w opisie filmu. Też chciałem przy okazji na to uwagę zwrócić. Tutaj na to coś negatywnego. Okej, każdą drogą. No chciałem Państwa teraz zaprosić do audycji radiowej. Będziemy sprawdzali zasięgi na radiu. Co dzisiaj usłyszymy. Pozdrowienia dla wszystkich tutaj krótkofalowców. Chciałem też tą tematyką ludzi tutaj zainteresować, że poza internetem
poza internetem istnieje komunikacja radiowa. Co za chwileczkę zobaczymy. A tutaj są, jest pełno opuszczonych, to są kopalnie tutaj. Kopalnie miedzi. Są to kopalnie, które działały, nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu, ale ostatnie kopalnie były tutaj zamknięte. Działały w latach 70. Które tu są, no jako są to zabytki czy coś, na muzea to zostało przerobione. No jest to unikat tutaj, to co można zobaczyć. Są jakby te takie spalarnie, te kominy, nie, bo pełno tego tutaj żużlu jest. O, zobaczcie, tam taki jest szyb na horyzoncie. No i to jest wszystko nieczynne. Wszystko jest tutaj to stunelowane, pełno tutaj jest jakichś tuneli pod ziemią. No i cóż, to się tutaj ciągnie, no, kilometry, dziesiątki kilometrów jakby. Może nie dziesiątki, no nie wiem, z 20 jakoś tak. Bo to akurat jest tutaj góra, to tam co jakiś czas są te szyby tutaj nieczynne, pozamykane. Ładna pogoda się robi. No i bezkres oceanu Atlantyku tutaj, jak widać. A póki co zapraszam tutaj na audycję. Audycję radiową. Co zobaczymy, jest antena tutaj JP12 na takiej cewce. No, zasięgi w miarę będą jako takie. Zobaczymy, co my tu mamy. No to lecimy z tematem. No jak na razie zaczniemy od pasma 14 MHz. Widać, że charakterystyki są bardzo idealne. Zobaczymy, co tu mówią, jakie są połączenia. Postaram się wam pokazać tutaj przegląd tego pasma. No i coś takiego, że istnieje właśnie takie coś jest poza internetem. Internet to nie wszystko jest, nie wiadomo czy ten internet nam wyłączą, czy jak. No widzicie, jakie dzisiaj są czasy. No i też zachęcam się tu o zainteresowanie tematyką krótkofalarstwa. No jest to bardzo ciekawe, że to wszystko w powietrzu, żadnych kabli, nie trzeba nic. Co no, tutaj jest radio transewicer Ksiegu G90. Taki no najprostszy. No i idziemy, posłuchajmy. Na początku jest tutaj telegrafia.
czyli są to tak transmisje telegraficzne. Ten sygnał tutaj można zdekodować w zasadzie, bo jest tu dekoder telegrafii, no ale nie będę wam teraz tego tutaj pokazywał. Okej. No ale mniej więcej wygląda to tak, tak to właśnie słychać. Masę tego jest, masę. Trochę mi się tutaj ten telefon tak trzęsił, ale nie, jakoś na to... Proszę bardzo, Rosjanów słyszymy. Germany, Yankee, Gottes. Good, German Gottes.
dobry. Delta Mike 2, Delta Lima Golf, vielen Dank. 5977. Danger, worry, no.
Serbia, Bułgaria, coś takiego. Po bułgarsku, po serbsku prawdopodobnie. Chorwacja. Posłuchajcie. No dobra, ja to nie pamiętam. Uważam, na ową życu tu ste mało jaci od niego. 5-7, on jest niegdy 5-6. A ovo jest 9 plus 15, 16. Ovo jest nemierljivo z onim. Jak by tek bilo da imaš vertikalko, Vlado? Da su sve vertikalke, a onda je bilo tak, još bolje, normalno, to je tako, frekvencija. Tako, a tu je horizont, se preskače. Evo, 9:32, sad ćemo mi prodati čedija, da vidimo samo trenutak, da se ja prebacim nazi na horizontalnu antenu. Sierra Mike 5, Victor November radio, dali si na poslušanju, ovdje su ti runda i ovo je 9 Alfa 3 Yankee Victor. A ništa, S metere na nuli, čedija trenutno nema. Srpski. A budemo vidjeli da se ovo pojavio. Evo ga, ja sam prebacio natak, šalter na vertikalku, sada da se bude, čujemo. Čujemo se. I ovoga najljepše vrijeme za peći kostanje i tihiskat i tako dalje. Josip, da li si nabrao dosta kostanje? Ma nisam, kaj bi nabrao. Ma sin je brao nešto, sam vam bio pričao to. Sin je bio. Sa bucom i sa ženom neke su iskali, ja sam išao jednom sam, malo nemam daleko odati, pa sam našao sam tak za jedno. 3 kile nemam ništa. Ali čak smo to gledali, pa pulja, reći će. Ok, idemo dalje. Kante evakuiran und dergleichen. Ansonsten hier ist alles in Ordnung und ich betrachte mit Sorge die ganzen Idioten, die Corona nicht ernst nehmen und dafür demonstrieren und sich und gegenseitig Leute anstecken. Hauptsache alle hier anwesenden Personen sind dann dementsprechend noch vorsichtiger und lasst die Idiotengeneration nicht an euch ran. Ja, ich gebe es mal weiter an Rolf, weil der hat die rote Mütze auf. Und ich bin dann hörenderweise dabei, Oscar Golf hier United. Da war jemand ganz leise. Ja, du bist erst. Zerbrochen und die ganze Scheiße da.
Okej, okay, jeszcze raz się cofniemy się jeszcze raz, przelecimy to pasmo 14 MHz. Jeszcze raz od samego początku, zobaczymy co tam. Telegrafię, okej, okay, jedziemy. Yeah.
Lima, 4 Kings, Zulu 2, Whiskey Fox, Lima. Jak widać, jest tutaj tego masę. Niektóre te pasma są koło siebie, niektóre się jakby nakładają na siebie. No można cały dzień słuchać, połączenia nawiązywać. Oni mają tutaj tak zwane te znaki wywoławcze, że jest to podana lokalizacja, gdzie, skąd to jest i kto to jest. Jeśli się ktoś interesuje, trzeba mieć rzeczywiście licencję na znak, aby się po tym umiejętnie poruszać, aby nie zakłócać pasma, nie robić bałaganu, bardzo tego trzeba pilnować. Skoczmy jeszcze zobaczyć na pasmo 27-28 MHz. Na tak zwane CB. Choć no tak na ty nie ma tych odbiorów, albo no ludzie nie używają CB radia tutaj tak. Okej, zobaczmy. Generalnie powinno być cicho. No jest kompletnie cicho. No są też takie czasy, że ludzie, no w CB radio kto używa? Wszystko teraz ludzie przeszli na internet. No ale co to będzie, jak ten internet wyłączą, albo no nie wiadomo, co się to może stać. Biorąc obecnie nieprzewidywalną i ustawioną sytuację na świecie. A to pasmo jest w ogóle ten. Też próbowałem na innej antenie, specjalnie właśnie do CB radia przeznaczonej na tak zwany Red Devil się to nazywa ta antena, i ale tak samo jest. Gdzieś coś tu są takie jakby
szumy. To jest bardzo dziwne tutaj. Na jak bardzo szerokim paśmie, wolumenie jest takie coś. Co to jest? Czy to jest zakłócenie radarowe? No bo to jak widać, to jest morze tutaj, no i ten cały radar tutaj, że tak powiem, sieje tutaj, wysyła ten sygnał. I to właśnie się, to zjawisko się tu dzieje na paśmie na 13 MHz. Tu jest cisza, ale zaczyna się to od... Tu jest cichutko. Telegrafia. Transmisje szyfrowane, kodowane, protokoły jakieś, nie wiadomo co to, jak to. Być może jest to radar tutaj, ten morski, wiadomo, nie? Pilnowanie całego ruchu na morzu, no... Teraz jeszcze wam chciałem powiedzieć, że... Wy mówicie o 5G i takie rzeczy, ale zobaczcie, jakie nas częstotliwości tutaj przenikają. To jest całe ogromne, masywne, mega wielkie spektrum. Wszystkie te częstotliwości przez człowieka to wszystko przelatuje. I to też nie jest tylko, że jest 5G. Bo są kontrowersje na ten temat tego pasma. Zobaczcie. Jakie wiązki tutaj, impulsy przez nas przelatują. Thank you.
Na temat telegrafii chciałbym tu poświęcić jakieś osobne nagranie. W zasadzie też nie jestem tak przygotowany tutaj do tego. No i czas mnie goni. Bo wiadomo, jest pogoda, tutaj trzeba pogonić, zobaczyć coś. I też nie sposób cały dzień siedzieć na radiu i no wiecie, no jest to bardzo ciekawe. Ale myślę, że się znajdzie jakiś czas, aby tutaj ten dekoder tutaj uruchomić i zobaczyć, co się tutaj, co tutaj jest do powiedzenia. Jakieś takie sensowne wideo, nagranie, zmontować coś, bo to no, na razie to jest no spontan. Spróbujmy. Tylko że pasmo trzeba za... Jak się to robiło? Dobra, nie ma czasu, to jest do następnego razu temat. Okej. Pogoda ekstra. No jak widzicie, to wszystko jest amatorski przegląd pasma. Też kabel nie jest taki, jaki powinien być, bo to jest... W sumie mam dwa kable. Ten kabel tutaj taki nie do końca ekranowany i ten kabel powinien być tutaj solid, to też ma to wpływ na to. Dosyć on jest tutaj długi, nie wiem, on będzie miał tutaj z 40 metrów, nie wiem, wiadomo, że to tyle nie trzeba. No ale do takich zastosowań to już coś wystarczy, aby wejść w ten temat i bardziej się tym zainteresować, do czego wszystkich tutaj zachęcam. Krótkofalarstwo
zapisać się do klubu, zrobić licencję. Proszę bardzo. No i bardzo było to ciekawe właśnie ten radar tutaj, jak ten sygnał wysyłał. No bo to wiadomo, to jest cały tutaj ten ruch monitorowany, a w zasadzie kontrola tutaj wód jest no priorytetowa. Kto kontroluje wody, tym kontroluje wszystko. To jest właśnie, no w zasadzie jest tu dookoła tego no jest tu pełno tych baz wojskowych, tych punktów. Też no pewnych rzeczy no nie wolno filmować, pokazywać, wiadomo, nie, że to jest jak jest. Tam dalej były takie ogromne anteny paraboliczne, mega wielkie. No ale w zasadzie no jest to wszystko tutaj do komunikacji. Komunikacji statków. Podejrzewam, że to były anteny VHF. Ogromne, takie wielkie pętle. Tutaj to zastosowań komunikacji morskiej. No i tak. Zróbmy jeszcze tutaj zooma. Morze jest bardzo spokojne. Nie ma dzisiaj dużych fal. No jest to widok tutaj na Atlantyk. Widać, że tam jest prąd morski. Leci taki strong current. W zasadzie jakby rzeka taka płynęła. Zobaczcie na te fale. Okej, to tyle. Dalej zobaczymy tutaj, postaram się to zmontować tutaj, to wideo tutaj, jak to wyglądało w jakimś takim przyspieszonym tempie, jak taki szkic, ogólnie zarys tutaj tego konwal, tutaj tej lokacji. Poskod zobaczycie tutaj w opisie filmu. Cóż, zachęcam tutaj do zwiedzania, wszędzie gdzie tam macie co ciekawego, na pewno każdy ma coś ciekawego do pokazania. No i taki właśnie jest to weekend. Miłego dnia. Dziękuję za obejrzenie tutaj tego nagrania. No i jeszcze teraz zachęcam tutaj do obejrzenia tutaj całego tego tutaj wypadu, jak to wygląda te kopalnie w takim przyspieszonym tempie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To tymczasem dziękuję tutaj za subskrypcję mojego kanału. Zachęcam tutaj do komentarzy, chociaż te komentarze tutaj są też powyłączane generalnie, no bo wiadomo, nie, też ten kanał tutaj jaki mam, taki mam, on też jest od tylu lat, od ilu jest, co się kiedyś tam tym interesowałem, to mi się to też tak znudziło, a chciałbym się tutaj skupić na pokazywaniu tutaj takich rzeczy. Jest to o wiele ciekawsze, jak tutaj wchodzenie w te tematy, co czego można znaleźć więcej na YouTube i niech to robią inni. A dla mnie to już jest częściowo nudne. Też nie chodzi mi tutaj o jakieś reklamy czy coś, w ogóle nie interesuje mnie to coś jakieś tutaj. Chciałem w ogóle, aby ten kanał był tutaj wolny od reklam. Jakoś to tutaj zmienić tematycznie, coś ciekawego pokazać. Okej, no to co, idziemy, no i jeszcze tutaj zapraszam do oglądania tego, co zobaczycie za chwilę.
Zaraz.
Dangerous.
it is nothing. Or tunnel is blocked. Like tunnels have a dump. What is that? Nothing. Road. All right. Worst place. When you have a shower or rain, it's bad night here. Just like one night. Anyway, time to go. All right.
Oh, very deep. Fucking hell. What is it? Oh, bloody hell.
No i na sam koniec jeszcze taki tutaj widok, woda zaliczona, zobaczcie jaka to w ogóle czysta woda, ale tam obejdziemy tam stamtąd, pójdziemy tam jeszcze i tam wam pokażę dalej jak to w ogóle wygląda. Tak, idziemy tutaj. No woda jest bardzo czysta. Okej. Tu. Kto by to pomyślał? Polsko tej miejscowy, tego miejsca tutaj dam wam na mapie. To znaczy się na ten, na
jak to w ogóle wygląda. No i to jest takie podsumowanie dwóch dni. No nie wszędzie jest tak, nie wszędzie jest tak ładnie. Gdzie taka, jaka ta woda ma w ogóle ma kolor teraz? No to jest coś nie do wiary. Jak to jest możliwe? No i to jest Cornwall, Cornwall w Anglii tutaj. To jest Atlantyk. No i chciałem, proszę Państwa, nawiązać do tego, aby nie oglądać telewizji, wyłączyć telewizję, wyłączyć internet, odkrywać jakieś miejsca, przykładowo tak to dzisiaj mi się udało coś takiego tutaj znaleźć. No gdzie to taki kolor? No przebajer, nie? Tu można skakać z tego do wody, tutaj takie coś jest. To następnym razem to już wiadomo, gdzie się znajdę, chyba w przyszłym tygodniu. Czas pokaże, jak to w ogóle pod wodą tutaj widać. Jak to jest czyste w ogóle, jak to jest idealne. Jeszcze weźmy tam na ten cypel. Jakaś tutaj. Tu jest jakiś gość w płetwonurek. Zobaczcie na gościa, jak korzysta z czasu, z wolności. Proszę bardzo. Freedom. Czekajcie, dam radę tam wejść, czy nie? Jakoś tutaj. Okej, okay, udało się. No gdzie to taka woda ma taki kolor? To się nazywa relaks. No dlatego nie należy oglądać tej telewizji, tych mediów, tego, ten internet. I ogólnie ta cała sytuacja, to co się dzieje na świecie, nie będę tego mówił tutaj. Niech to inni mówią, ale jest to po prostu ściema, jest to bullshit. I istnieje prawdziwy świat, taki jak tutaj. Nie dajcie się nim, nie dajcie się tej propagandzie zwariować. No niemożliwe, że to woda taki ma kolor. To jest wszystko, no nie będę tu się na ten temat wypowiadał, bo to jest wszystko tutaj, wiecie co, nie? Za to zobaczcie, jak bardzo interesujący jest prawdziwy świat. Jak to w ogóle jest tu skonstruowane? Ryby można na przykład łowić, nie wiem, nurkować tutaj z odpowiednim tam wyposażeniem, jakaś maska, jakaś żółka, kamizelka, taka ta wypornościowa, doświadczenie, czy nawet zwiedzanie, nie, jakichś ciekawych miejsc, nawet i w waszej okolicy, co jest. Nawet wiele nie trzeba. Jakie tam hotele, jakie co, gdzie, to zwykły namiot, wystarczy taki jakiś namiot iluzjosobowy. Jest tu tyle miejsca, można go wszędzie gdzieś tu postawić, zainstalować.
spędzić jedną noc, dwie noce, trzy, nie wiem, zależy komu, jak pasuje, kto ma jaki czas. Przy okazji tutaj zapraszam do Konwal. Bardzo, bardzo niesamowite miejsca. No tak, widać, to oko cieszy. Okej, dobra, to tyle. Dzięki za obejrzenie. No i myślę, że wiem, co będę robił w przyszłym tygodniu i gdzie będę. Okej, tymczasem.